wystąpienie, no niecodzienne wystąpienie sobotnie Władimira Putina, niezwykle zdenerwowanego, a wiemy, że zdolność panowania nad sobą była takim jego podstawowym atutem. No może wskazywać na to, że ta kruchość władzy na Kremlu rzeczywiście istnieje. Radio Plus. Sedno sprawy. To, co działo się, pani minister, w piątek, w sobotę, to jest dowód na to, że upadek Putina jest kwestią czasu tylko i to nieodległego dosyć czasu, czy kompletnie nie ma, pani minister, takiego wrażenia i to są przesadne, pochopne wnioski? Myślę, że przede wszystkim to jest dowód na to, jak mało w sumie wiemy o tym, co dzieje się na Kremlu, ponieważ te wydarzenia wydaje się, że nie były przewidywane, to znaczy pewna zmiana narracji szefa grupy Wagnera w ostatnich tygodniach była widoczna, ale nikt się chyba nie spodziewał tego, co wydarzyło się w piątek, w sobotę, ale też tak naprawdę, jakie są tego konsekwencje, odesłanie dzisiaj Prigozhina na Białoruś, do Mińska, to też nie potrafimy ocenić tego, co to oznacza, prawda? Ja słucham naprawdę wielu komentatorów, rozmawiałam z Ośrodkiem Studiów Wschodnich i naprawdę interpretacje tego wydarzenia są bardzo wieloznaczne. No, dziś mamy wywiad z jednym z generałów z Wielkiej Brytanii, który ostrzega przed tą obecnością na Białorusi, że być może to jest taki plan, właśnie, że z tamtego kierunku ma pójść nowy atak na Ukrainę, a pytanie właśnie, czy to jest jakieś polubowne rozstrzygnięcie, choć takich polubownych rozstrzygnięć na Kremlu my też nie znamy, prawda? One zazwyczaj kończyły się, no, zniknięciem jednego z oponentów, więc trudno powiedzieć, ale myślę, że to, co możemy się jednak domyślać, to słabość, no, pewna niestabilność na Kremlu, o tak. I to mówią też państwowe ośrodki analityczne, to jest ten przekaz, jaki państwo, członkowie rządu dostają, to jest ja nie uczestniczyłam, ja jeszcze raz powiem, nie uczestniczyłam w tych posiedzeniach, które miały miejsce i w Kancelarii Premiera, i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ale no, słucham pana ministra Siwiery, który mówi, że no, dzisiaj nie mamy też bezpośredniego zagrożenia dla Polski w związku z wydarzeniami, które miały miejsce, no ale też i właśnie tej dużej niepewności sytuacji na Kremlu i wydaje się, i tutaj też wiele osób zajmujących się Rosją od wielu lat zwróciło uwagę na to, że wystąpienie, no niecodzienne wystąpienie sobotnie Władimira Putina, niezwykle zdenerwowanego, a wiemy, że zdolność panowania nad sobą była takim jego podstawowym atutem, no może wskazywać na to, że ta kruchość władzy na Kremlu rzeczywiście istnieje, ale tak jak powiedziałam, to co jest pewne, to duża niewiedza, jaką mamy związaną z sytuacją na Kremlu. Jednak również to, co warto podkreślić, wydaje się, że to sobotnie, piątkowo-sobotnie zamieszanie, bo trudno chyba nazwać je dzisiaj z perspektywy tych kilku dni puczem. Jeżeli już to zalążkiem jakimś czynnikiem. Zalęż, tak. No, strona ukraińska wydaje się, że wykorzystała ofensywnie, tak? Także no, patrzmy z uwagą na to, co się będzie działo i w Rosji, i na Ukrainie w najbliższych dniach. Patrzyliśmy też w sobotę na Bogatynię, gdzie odbyła się konwencja, czy wiec Prawa i Sprawiedliwości. To miało być wydarzenie, które na nowo otworzy kampanię Prawa i Sprawiedliwości, da nową energię partii rządzącej dzisiaj. To jeżeli takie były oczekiwania, to pani minister, mam wrażenie, że no nic takiego się nie wydarzyło. To nie jest konwencja, o której dzisiaj ktokolwiek rozmawia. Panie redaktorze, no, nie rozmawiamy, dlatego że rozmawiamy o Rosji, prawda? Że sobota została zdominowana przez marsz na Moskwę. A gdyby nie marsz na Moskwę, to co nam zostało z tej Bogatyni? Ja myślę, że ona ma ogromne znaczenie i to jednej nazwałabym jej nowym otwarciem. Mieliśmy otwarcie, mieliśmy programowy UL, to jest kolejny krok. Myślę, że takie dwie rzeczy są najistotniejsze. Po pierwsze, demonstracja jedności, której no, państwo redaktorze spekulowali od dłuższego czasu, czy to będzie jedna lista, czy nie będzie, czy suwerenna Polska będzie na tej liście, czy jej nie będzie. Mieliśmy tutaj, myślę, jednoznaczne, bardzo zdroworozsądkowe wystąpienia. Jeśli lista nie będzie zarejestrowana, liderów, to pani minister, sprawa jest otwarta. Oczywiście, natomiast no, to był bardzo wyraźny sygnał jedności, że ten duży prawicowy namiot ciągle trzyma się bardzo dobrze i że jest najlepszą opcją i odpowiedzią na wyzwania, z jakimi się dzisiaj borykamy, także te związane z bezpieczeństwem, także z tym, co dzieje się w Moskwie i na Ukrainie. To po pierwsze, a po drugie, to jest też duża mobilizacja elektoratu działaczy czy osób związanych, bo tam nie byli tylko działacze. Ja sama, muszę powiedzieć, jechałam z Poznania ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. To nie były osoby z legitymacją partyjną w kieszeni, więc to były osoby, które popierają Prawo i Sprawiedliwość, które zdecydowały się
wyruszyć w bladym świtem w sobotę po to, aby znaleźć się w Bogatyni i zamanifestować swoje poparcie dla obozu rządzącego. I no, jeżeli chodzi o skalę taką, pani minister, poparcia na wiecach partyjnych, no to i tak nie macie co z Platformą na tym polu się póki co ścigać. No, może uda wam się coś dużego zorganizować, ale na razie to i tak wiec w Bogatyni wrażenia żadnego nie robi. Przecież, no, ale proszę tym, pamiętać... Co robiła Platforma. Ale proszę pamiętać, my byliśmy w małej Bogatyni, kilkunastotysięcznej. To jest po pierwsze, sam dojazd tam jest ogromnym wyzwaniem. To trzeba było zrobić w tym kraju, żeby dużo ludzi przyjechało, a nie pani minister. Ale to było miejsce symbol... Ja nie mówię o tym, że to miało... Wybór miejsca nie był przypadkowy. Był związany z Turowem, z decyzją sądu o zamknięciu, więc to nie było wybierane miejsce pod wiec, tylko ono miało pokazać też problem, z którym się mierzymy i którym chcemy rozwiązać. Także na pewno to jest ważne. Natomiast ja bym powiedziała jedną rzecz. My rządzimy 8 lat i od 8 lat systematycznie nasi zwolennicy pojawiają się, a to 10 kwietnia, a to na rozmaitych spotkaniach, marszach, demonstracji jedności i demonstracji przede wszystkim miłości do Polski. To hasło, które wybrzmiało, myślę, w sobotę. Czy to 11 listopada, czy 3 maja, czy 15 sierpnia, więc tu nie, my nie musieliśmy, opozycja zbierała swoje zaciężne siły przez 8 lat, nie była w stanie zmobilizować tak naprawdę nigdy osób. Dzisiaj to robi. Ja to doceniam przeciwnika. Pani minister, jeżeli mówi pani o 3 maja na przykład, to ja byłem, nie wiem, z dziećmi na uroczystościach państwowych 3 maja i to, że był tam prezydent i byli też politycy obozu rządzącego, to nie znaczy, że byłem na jakiejś partyjnej imprezie. To tylko tyle, że to... Państwo w uroczystości, to co innego, tam się nie chodzi. Oczywiście, natomiast to tylko podkreślam to, że obóz Zjednoczonej Prawicy sprawił, że te uroczystości stały się takimi, w których rzeczywiście uczestniczy mnóstwo osób, ale pomijając 3 maja, jeżeli pan redaktor sobie życzy, to mówię, od 8 lat podczas różnych spotkań, konwencji programowych, które przez te lata były zorganizowane, Prawo i Sprawiedliwość było w stanie mobilizować ludzi, którzy uczestniczą i systematycznie ten obóz wspierają, także tak jak powiedziałam, ja nie bagatelizuję tego, co robi dzisiaj opozycja i mobilizuję rzesze osób, zwłaszcza w dużych miastach, ale to też nie jest nic nowego. W tych dużych miastach Platforma Obywatelska zdobywała zawsze większość. No ale skala więc to też nie była wrażenie jest... ostatnio, jednak była jakąś nowością, więc, sama skala. Więc tak jak powiedziałam, to po raz pierwszy rzeczywiście liderzy opozycji zdecydowali się porozmawiać potencjalnie z wyborcami i to dobrze, no bo demokracja jest żywa wtedy, kiedy dyskutujemy. Jasne, to o odbudowie Ukrainy teraz podyskutujmy, pani minister, bo pani tym od niespełna 2 miesięcy w rządzie się zajmuje. Jakie są perspektywy, pani minister, na ten moment? No bo w ostatnim czasie nasze relacje z Ukrainą na tym odcinku gospodarczym, przede wszystkim dotyczącym rolnictwa, to trudno nie zauważyć tego, że jakby znaczącemu pogorszeniu. Czy to wpłynie na perspektywę też odbudowy i naszego udziału w tej odbudowie? Powiedziałabym jednostkowemu napięciu, ale to, co udało mi się zrobić przez te kilka tygodni, to muszę powiedzieć, że całkiem niezły urobek. Mamy ustawę przyjętą w zeszłym tygodniu o Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. To jest rozwiązanie, które pozwoli polskim przedsiębiorcom, którzy chcą cokolwiek robić na Ukrainie, być ubezpieczonym i ubezpieczeniem gwarantowanym przez Skarb Państwa, co uruchamia, daje możliwość zaciągnięcia kredytów. To jest pierwsze takie rozwiązanie w Europie. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi, pracujemy w przyszłym tygodniu do Kijowa, wraca Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Tę agencję będziemy w przyszłym tygodniu tam otwierać. To też jest ważne. Od wybuchu wojny, tak? Tak. Tak, wraca ze statusem, wraca i pracownice PAIH-u będą pracownikami o statusie dyplomatycznym ze względu na toczącą się tam wojnę. Więc to też jest ważny sygnał, bo to będzie taki pierwszy punkt kontaktowy, taki one-stop shop dla przedsiębiorców, który z jednej strony będzie przybliżał zamówienia publiczne już uruchamiane na Ukrainie, z drugiej strony będzie pomagał firmom, czy to zakładać działalność gospodarczą, czy też kojarzyć z innymi przedstawicielami biznesu. I punkt trzeci, pracujemy także nad specjalnym funduszem, bo tutaj te sygnały, ja spotkałam się ze wszystkimi już niemal organizacjami skupiającymi przedsiębiorców i myślę, że te postulaty są jasne. Jednym z nich jest wsparcie w przygotowywaniu projektów, bo zanim zacznie się realna odbudowa, dobrze, aby projekty dróg, mostów, osiedli były gotowe w biurku, bo wtedy tak naprawdę będziemy gotowi do tego, żeby sięgnąć po środki przeznaczone na odbudowę. I nad takim funduszem, który wsparłby w tych działaniach projektowych, pracujemy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszem Rozwoju. Warto też powiedzieć, że jednym z takich punktów trudnych,
w aktywności przedsiębiorców na Ukrainie było memorandum wprowadzone zaraz po wybuchu wojny, zakazujące wywozu gotówki z Ukrainy. To sprawia, że i to jest zrozumiałe oczywiście działanie, natomiast ono sprawia, że w momencie, kiedy przedsiębiorca, który zaciąga kredyt gdziekolwiek poza Ukrainą, a przecież głównie tam są dzisiaj na działalność zaciągane kredyty, nie mógł ich spłacać, no bo nie mógł wywozić gotówki. To memorandum zostało zniesione półtora tygodnia temu i to też jest wynik rozmów, jakie toczyłam z wicepremierem Kubrakowem, więc wracając do pana pytania, oczywiście kwestia zbożowa na pewno była tym momentem trudnym, ale traktuję go jako epizod, a nie jako tendencja, bo... A kiedy umowa, pani minister, która pracujemy będzie nad określała już tak bardzo konkretnie, tworzyła ramy dla tej współpracy? Planowanie z dużym wyprzedzeniem czegokolwiek w naszych polsko-ukraińskich dzisiaj relacjach z powodu wojny jest oczywiście bardzo trudne, ale wstępnie planowana jest wizyta wicepremiera Szmyhala w Polsce pod koniec lipca i chcielibyśmy do tego momentu mieć przygotowaną takie porozumienie, taką umowę, aby móc ją tutaj w Warszawie podpisać. Czyli pod koniec lipca wicepremier Szmyhal w Polsce. Premier Szmyhal. Podpisuje umowę dotyczącą współpracy polsko-ukraińskiej. Ale to jest, Polska będzie elementem tej unijnej platformy, pani minister, i ta umowa też będzie wpisywała się w tę unijną platformę, czy działamy częściowo na innych zasadach? Pamiętajmy, że my jesteśmy, to nie jest unijna platforma, tylko to jest platforma grupy państw G7, z udziałem Unii Europejskiej. Ja w tym tygodniu, w piątek, będę uczestniczyć w spotkaniu moich odpowiedników, czyli pełnomocników do spraw, oni się różnie nazywają, odbudowy Ukrainy, pod przewodnictwem dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej do Spraw Sąsiedztwa, który koordynuje pracami tej platformy. Więc to jest umowa, która ma tylko wskazać te obszary, którymi Polska byłaby w sposób szczególny zainteresowana. I oczywiście geograficznie, ale i branżowo, powiedziałabym. Także tutaj to jest tylko komplementarne, bo platforma strukturyzuje środki, a my tutaj będziemy chcieli powiedzieć o tych obszarach, w których będziemy chcieli uczestniczyć za pośrednictwem i realizować za pośrednictwem środków zgromadzonych na platformie. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę internetowa dogrywka, Sedna Sprawy. Jadwiga Emilewicz, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, jest gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Dziękujemy bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy. Jadwiga Emilewicz, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Myślałem, że pomyliłem nazwę tego resortu, bo te nazwy się zmieniają, ale polityki regionalnej to się zgadza, pani minister. I pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej cały czas jest z nami. Pani minister, kiedy ta odbudowa mogłaby ruszyć? Czy to jest kwestia zakończenia działań wojennych, czy zależy też od tego, czy... No bo są takie miejsca na Ukrainie, w których od wielu miesięcy nic niebezpiecznego się nie działo, prawda? Które też wymagają może jakiejś odbudowy. To są dwa podejścia, panie redaktorze. Pierwsze, które właśnie które ja obserwuję na wspomnianej przed chwilą platformie tych państw najbogatszych świata, którzy przygotowują i strukturyzują program na dzień po, tak? Czyli na moment zakończenia działań wojennych. Natomiast to, co charakteryzuje podejście nasze, myślę, i to na poziomie administracji, ale też w dialogu z przedsiębiorcami, to warto pamiętać, że ponad 260 polskich firm na Ukrainie jest. Ono było tam przed wojną i ono nadal prowadzi swoją działalność, nie wstrzymało swojej działalności. Ona nieco spowolniła w wyniku wojny, ale oni wszyscy tam są i prowadzą działalność. I to jest, powiedziałabym, nasza przewaga konkurencyjna, bo naszych firm do znajomości tego rynku nie musimy najpierw, nie musimy ich uczyć. Ale to są firmy jakie przede wszystkim? To są 260? Firmy i budowlane, i chemia budowlana, materiały wykończeniowe, ceramika budowlana, ale jeden z producentów odzieży, jeden z największych producentów odzieży w Europie Środkowej. Także wiele branż jest tam obecnych. Producenci leków. LPP, tak? Dwóch największych polskich producentów leków tam ma swoją działalność prowadzi od dawna, więc tych branż jest naprawdę wiele. I one są dzisiaj w blokach startowych gotowe do tego, żeby poszerzyć swoją działalność. I tutaj, tak jak powiedziałam, w wielu obszarach rozmawialiśmy i to, jakiego wsparcia one dzisiaj oczekują. Często ci, którzy tam są, potrzebują dużego wsparcia dyplomatycznego z naszej strony. Dlatego, że działalność gospodarcza na Ukrainie obarczona jest dwojakiego rodzaju ryzykiem. Pierwszy, ten związany z wojną, oczywiście, ale drugi nie zmienił się od czasu przedwojennego, czyli kwestia związana z jasnością procesów gospodarczych, z transparentnością. Z korupcją, tak?
To pan redaktor to powiedział, mnie czasami pewnych rzeczy nie wypada mówić. I widzimy dużą determinację po stronie administracji, żeby to hasło, pod którym dzisiaj mówią politycy ukraińscy o odbudowie Ukrainy, czyli odbudować Ukrainę lepszą, oznaczało nie tylko lepszą jakościowo, w standardach, ale także jeżeli chodzi o procesy, procedury administracyjne, bo te naprawdę tutaj tym pozostaje jeszcze wiele do życzenia i o tym mówią, tak jak mówię, nasi przedsiębiorcy, dając przykłady, którymi ja się dzielę z naszymi zachodnimi. Jasne, ale pani minister, ale mówi pani, że to ponad 260 firm jest cały czas na Ukrainie, ale kiedy ten proces, którym nazywamy odbudowę Ukrainy, kiedy mógłby się zacząć? Nie czekamy na dzień po. Chcemy dzisiaj już i rozmawiamy, dlatego ja rozmawiałam. Pod koniec lipca i co pod dalej? Koniec lipca. Analiza przetargów, które już dzisiaj są ogłaszane, często w regionach i często w tych regionach, które nam są dobrze znane, czyli na zachodniej Ukrainie. Pamiętajmy, że te elementy nie będą związane tylko tutaj bezpośrednio z odbudową, bo tutaj często nic złego się nie stało, ale z modernizacją. Duża część krwiobiegu gospodarczego ukraińskiego ze wschodniej Ukrainy przeniosła się dzisiaj na zachód. I oni tutaj chcą... No razem z ludźmi chociażby. Razem z ludźmi. A zatem dla tych ludzi jest potrzebna migracja wewnętrzna. Są potrzebne domy, są potrzebne nowe drogi, są potrzebne mosty. I to są takie obszary, których my już możemy dzisiaj je starać się zagospodarować i być już dzisiaj obecnymi, nie czekając na koniec wojny. I na to my się dzisiaj przygotowujemy, tak jak powiedziałam wcześniej, mając instrumenty wsparcia polskiego biznesu tutaj lokalnie, nie czekając, wiemy, że do końca tego roku Europejski Bank Inwestycyjny chce około 2 miliardów euro przeznaczyć na Ukrainę, na odbudowę. Ja jestem po rozmowie z panią profesor Czerwińską, wiceprezes EBI, odpowiadającą w EBI za ten fundusz odbudowy Ukrainy. Było minister finansów naszą? Naszą było minister finansów. Jesteśmy wstępnie, umawiamy się także w lipcu na warsztaty dla polskich firm, w jakich obszarach mogliby sięgnąć po środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ale ta data, bo szukam cały czas pani minister tego punktu zaczepienia. Ale to nie będzie takiego, że bomba proces, który za chwilę się rozpocznie. Otóż to ja w lipcu mam zaplanowane wizyty studyjne z firmami polskimi, które są gotowe tam pojechać. Jedziemy do Kijowa, będziemy w jednym z miast zachodniej Ukrainy, po to, żeby tych zainteresowanych konkretnymi projektami, aby tę zadzierzgnąć relacje. Czyli rozumiem, to jest ten czas, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak ma pójść, to po wakacjach powiedzmy, mniej więcej to są ruszy ten proces. Kiedy mam nadzieję, będziemy mogli pokazać już pierwsze realizowane na Ukrainie projekty. Panie minister, to trochę o innych sprawach porozmawiajmy. Jarosław Gowin, wicepremier, były szef Porozumienia, oświadczył niedawno, że na trwałe bierze rozbrat z polityką, że kończy swoją polityczną karierę. Czy pani minister, jak myśli o Jarosławie Gowinie, to ma wyrzuty sumienia, że jednak rozeszły się drogi pani minister z wicepremierem Gowinem? Czy nie myśli pani, że zdradziła wicepremiera Gowina wtedy, kiedy był szefem Porozumienia? No bo przecież Porozumienie, część jego wyszła z obozu rządzącego, część polityków, większość nawet została przy Prawie i Sprawiedliwości, między innymi pani minister. No, nie mam wyrzutów sumienia, bo nie działałam niezgodnie z własnym sumieniem, więc wtedy ja wyszłam z Porozumienia, jasny sposób komunikując Jarosławowi Gowinowi, dlaczego nasze drogi się rozchodzą, że mnie się wydawało, że ja stoję w tym miejscu, w którym byliśmy, kiedy Porozumienie zakładaliśmy, kiedy decydowaliśmy się na koalicję, a Jarosław Gowin zdecydował się na inną drogę, więc po prostu się rozeszliśmy wtedy, ale wracając do początku pytania, to oczywiście jest, ja moją swoją całą karierę polityczną zawdzięczam Jarosławowi Gowinowi, bo to on mnie do tego projektu zachęcił i zaprosił, więc oczywiście tego typu decyzje i ta historia ostatnich lat jest dla mnie osobiście przykrą historią, bo uważam, że Porozumienie było ważnym elementem obozu Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj, co powtarzam często, takiego elementu w tym szeroko rozumianym namiocie prawicy zdecydowanie brakuje. Takiego wolnorynkowego najbardziej? Wolnorynkowego, konserwatywno-liberalnego, który przy pewnym jasno zdeklarowanym kręgosłupie wartości jednocześnie jest bardziej wychylony w stronę wolnego rynku i takiego moderowania politykami publicznymi w taki sposób, aby rzeczywiście rozmawiać, prowadzić dialog z przedsiębiorcami. Taki, jaki prowadziłam, będąc najpierw wiceministrem, potem ministrem gospodarki, a potem wreszcie wicepremierem. Więc to był, myślę, taki nasz trwały wkład w kształt obozu Zjednoczonej Prawicy, którego dzisiaj nie ma. Powiedzmy sobie uczciwie, że ja tego głosu, takiego głosu, jakim był głos Porozumienia, dziś mocnego, strukturalnego w naszym namiocie, jak już go tak nazywam,
Nie widzę, więc to jest jeden element, a drugi no to jakby też osobista historia. Jarosław Gowin no to był na scenie politycznej bardzo długo, wszedł także w wyniku turbulencji związanych z obecnością czy też wyjściem Jana Marii Rokity z Platformy Obywatelskiej i z polityki. Dzisiaj on odchodzi i no, żal, tak? Szkoda. Szkoda, że ta historia tak się potoczyła. Myślę, że gdyby nie pewne decyzje, no ale powiedzmy też uczciwie, pewne decyzje Jarosława Gowina w 2019-2020 roku przede wszystkim, to bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. I szkoda. To błędy Jarosława Gowina, decyzje tak by je pani nazwała jako tak, ja dzisiaj błędy? tak jak je nazwałam wtedy, kiedy z porozumienia wychodziłam. Uważam, że to były błędne decyzje, które skończyły się tym, co no, przewidywałam, czyli rozpadem naszego, bo to nie jest tak, że ja odeszłam, a partia jest silna i nadal, tylko partii dzisiaj realnie nie ma. Realnie porozumienie tak, to już jest zamknięta historia? Realnie, to co, czym kieruje Magdalena Sroka, to już jakaś masa upadłościowa tylko? Myślę, że tak. Myślę, że zresztą no, tak jak widzimy i programowo, i osobowościowo, i liczebnie tej formacji już dzisiaj nie ma. A mówiła tu Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw współpracy rozwojowej polsko-ukraińskiej. Bardzo pani minister dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia, dobrego tygodnia. Radio Plus. Sedno sprawy.